wszystkim, z tej strony Artur i dzisiaj zajmiemy się tematem zespołu Cieśni Nadgarstka. Chciałem poruszyć ten temat, ponieważ dotyczy on wielu ludzi, w szczególności osób, które pracują często za komputerem. Czym on się objawia? Zespół Cieśni Nadgarstka objawia się tym, że czujemy promieniowanie, mrowienie w naszych palcach, w kciuku i w pozostałych dwóch, trzech palcach. Jest to takie ewidentne mrowienie przy jakiejś już takiej długotrwałej pozycji dłoni ułożonej na przykład na klawiaturze. No i właśnie tym tematem chciałbym się dzisiaj zająć. Dotyczy on częściej kobiet, występują u nas po 50 roku życia, ale też może pojawić się o wiele wcześniej. Dlatego pokażę Ci, jak sobie samemu można z nim poradzić, żeby sprawdzić, czy to rzeczywiście jest jak gdyby zespół cieśni nadgarstka. Jest bardzo prosty test do wykonania. Bierzemy naszą rękę z przodu i tak naprawdę opukujemy tutaj w stronę, w okolicy nadgarstka, po środku, tak naprawdę palcem przez 60 sekund. Jeżeli pojawią Ci się ponownie te dolegliwości, czyli to mrowienie w dłoni, no to znaczy, że możemy mieć do czynienia z zespołem cieśni nadgarstka. Jeżeli jesteś niepewna lub niepewien, radzę Ci zgłoś się do fizjoterapeuty. On na pewno coś Ci pomoże, poradzi, wykona odpowiednie testy i sprawdzi, skąd rzeczywiście te utknięcie nerwu może być, ponieważ ten nerw pośrodkowy idzie on od naszej szyi, także naprawdę to utknięcie może być w każdej części tak, jak on idzie. Gdzieś może on tam nam utknąć, nie wiem, pomiędzy mięśniami. Dlatego warto jest, żeby jak nie jesteś pewien, sprawdzić tu jakiegoś fizjoterapeuty. Dobra, zaczynamy już ćwiczeniami. Najpierw takie ćwiczenia rozgrzewające. Weź sobie rękę do przodu i to jest ruch góra-dół, tak? Czyli ruszamy do góry i do dołu tym naszym nadgarstkiem. Powolne ruchy. Zrób sobie 10 razy góra-dół. Później zmieniamy jak gdyby uchwyt, tak? Czyli taki uchwyt teraz młotkowy. I idziemy też do góry i do dołu, tak? Czyli jak to wygląda. Góra, dół, góra i dół. Tak, powtórz sobie ten ruch 10 razy góra, dół, z tymi dwoma różnymi chwytami, z pięścią do dołu i z pięścią do góry. A my przechodzimy już do kolejnego ćwiczenia. Będą to ćwiczenia rozciągające. Pierwsze ćwiczenie będzie na rozciągało rękę tutaj. Chodzi o to, żeby naciągnąć tą rękę, lecz też nie za mocno, żeby nie podrażnić tego nerwu, tak? Czyli ręka powinna być prosta w stawie łokciowym, prostujemy ją w stawie nadgarstkowym. No i przytrzymujemy tutaj tak około 30 sekund. Oraz kolejne ćwiczenie, zginamy nadgarstek do dołu. Tak, czyli zegnij sobie w sumie dłoń w pięć, wtedy poczujesz większe rozciąganie i rozciągamy tutaj nasze przedramię. Także są to dwa ćwiczenia rozciągające. Jedno palce do dołu, drugie obracamy rękę, składamy ją w pięć i ciągniemy dłoń do dołu. Przytrzymaj sobie obydwa ćwiczenia rozciągające po 30 sekund. Kolejne dwa ćwiczenia, które chciałem Ci pokazać, są to takie ślizgi nerwu. Są bardzo one pomocne w sumie przy tej dolegliwości. Dlatego już Ci pokazuję, jak je wykonać. Pierwsze ćwiczenie, ręka do przodu i schodzimy do dołu i zamykamy ją. I otwieramy palce góra, tak, i dół. Pokażę może Ci z boku. Czyli idziemy góra, schodzimy do dołu i zamykamy te palce. I góra, dół i zamykamy. Powtórz sobie też te ćwiczenie 10 razy. A ja już chcę Ci pokazać już ostatnie ćwiczenie. Też takie poruszające ten nerw, nasz nerw. Wyciągamy rękę, ręka prosto. I teraz odginamy ją do dołu i góra. Dół i góra. I tutaj dodamy ruchy głowy, czyli idziemy dół i ruch głowy do boku. Tak,
czyli ręka do dołu i ruch głowy w przeciwną stronę, co rozciągana ręka. Tak? I bok. Chodzi o to, żeby jak najbardziej rozciągnąć ten nasz nerw pośrodkowy. Także to wszystkie ćwiczenia, które dla Was przygotowałem. Jeśli masz jakieś pytania, zadawaj je w komentarzu, a ja przesyłam Ci dużo pozytywnej energii. Pozdrawiam. Dzięki bardzo za oglądanie. Jeśli podobał Ci się filmik, daj lajka oraz subskrybuj mój kanał. Jeśli szukasz ćwiczeń specjalnie dobranych do Twojej dolegliwości, skontaktuj się ze mną mailowo i postaram się przygotować dla Ciebie najlepsze dobrane ćwiczenia. Dzięki.